sobie zawsze gram o dzień dobry, panie trenerze! Dzień dobry. Jak mam Łóweczko? Jest, bo było. Zdróweczko jest. Po drodze widzę, że się było w obowniczy, co? Proszę, ale żadnych tamskich już nie było. Ja trenerze mogę poznać. Elvis, stresnej tu. Stresnej? Dwa słowa do mikrofonu, Elvis. Cześć, się. Jak chcesz piłko, daj przeciwnikowi, niech się będzie on. Dobra, będę pamiętał. Jak będę miał okazję, to tak zrobię. I jak nie wiesz, co z piłką, to wyjście, ale nie na, na swoją bramkę, nie? Kopnę do przodu na Demiego, niech się martwi. No to taktykę już znamy. Jak ci się podoba nowy trener? Testuję w kobietach. Co? Testuję w kobietach. Dużo pracy. Pracy jak zawsze. Tyle samo. Mamy jasno nakreślony cel przez trenera, że musimy wrócić do tego, tak jak powiedziałem, charakteru, gdzie było widać walkę, zaangażowanie. Po przerwie pod Beskidzie remisuje ze Śląskiem Wrocław 0-0. Dziś urodziny, moi drodzy, wielkiego mistrza boksu z Bielska Białej, trzykrotny olimpijczyk, mistrz olimpijski z roku 1964. A jak będzie dogrywka, to macie na godzinę? Nie, dlatego nie będzie dogrywki. Pierwsza moja wygrana z Podbeskidziem, bo do tej pory wszystkie mecze kończyły się remisem. Tak, było widać, że my trochę poprawili grę, także mamy jeszcze do soboty dużo czasu, także zrobimy wszystko, żeby było dobrze. I myślę, że to pójdzie wszystko w dobrym kierunku. Na razie trenujemy dwa dni, a myślę, że i tak zrobiliśmy duży krok do przodu. Od meczu z Wisłą nie minęło zbyt wiele czasu. Wystawił pan bardzo podobny skład.
W sumie gra wyglądała o wiele lepiej niż w meczu z Wisłą. Jaki jest, nie wiem, jaka jest tajemnica tego, że Podbeskidzie w ciągu 3-4 dni potrafiło zaprezentować dwa zupełnie różne oblicza? Wiele rzeczy myślę, że miało na to wpływ. Przede wszystkim naturalny ludzki odruch, myślę, na dotkliwą porażkę u siebie, na złość, jaka była w szatni. Zawodnicy zareagowali normalnie. Tu nie dopatrujmy się, że pracujemy w Hogwarcie, dotknęliśmy czymś, jest lepiej, bo nie jest lepiej. Przegraliśmy mecz i to na pewno nie jest wesołe. A ja uważam, że to naturalna, ludzka, dobra reakcja zespołu i ja tutaj swojej roli praktycznie trzeba na to trzeźwo spojrzeć. Wielkiej nie widzę. Mieliśmy czas na dwóch zajęciach, więc uważam, że piłkarze zareagowali normalnie, po ludzku i tak to powinno po prostu wyglądać. Facet wkurzony po przegranym meczu tak musi zareagować na wydarzenia wojskowe. Widać po tobie, jeszcze zadam jedno pytanie, widać po tobie, że walczyłeś, bo krew z nosa. No tak w ostatnich fazach dostałem z łokcia, gdzieś myślałem nawet, że to mamy będzie, ale całe szczęście został na miejscu, także już maska się nie przyda.